Cześć, witam Was serdecznie. Tak jak kiedyś obiecywałem, dzisiaj chciałem powiedzieć parę słów na temat ostrzenia tarcz. Czyli podczas cięcia pojawi się za dużo, oczywiście mówimy o cięciu na sucho, bo na mokro i skiernie będzie widać za dużo takiego właśnie, jakby ktoś szlifier komfortował, za dużo tego będzie. Ciężko idzie, za dużo pojawia się odprysków, świadczy o tym, że tarcza jest stępiona. Ja tu mam kilka tarcz i pomimo, że na nich jeszcze jest, to można praktycznie do końca zużyć. Oczywiście mówimy o cięciu w gresie, bo w ceramice takiej typowo ściennej to myślę, że to można ciąć i nie powinno być. Ostatnio w ogóle nie robię tak, że to praktycznie na bieżąco ona się zużywa. Przy gresie właśnie, że materiał cierny się wyciera, a to, co go prowadzi, zostaje i to właśnie z efektem później tych iskier, czy w ogóle ciężko przy cięciu idzie tego odprysków. Dlatego raz na jakiś czas, po nie wiem, 10-20 metrach bieżących cięcia, dobrze jest, są oryginalne kamienie, ja tam może jakieś linka albo jakieś zdjęcie oryginalnych kamieni do ostrzenia wrzucę. Ja używam piaskowca. Ja ten piaskowiec dostałem od gości zajmujących się właśnie granitami, schodami i takimi rzeczami właśnie typowo granitowymi i tam też potrzeba dobrego ostrzenia. Od nich kilka takich właśnie tafli piaskowca dostałem. Był to dla mnie problem lata temu, jak kupiłem pierwszą swoją 60. No to po jakim czasie zaczęło mi się po prostu notępić tarcza, no nie? A większe elementy zawsze zawoziłem do pewnej firmy. Zostawiłem tam grube pieniądze. I pytam się go, czy ościć, powiedział mi tajemnica zawodowa. Ja tak nie robię, nie na tym rzecz polega. Kilka razy przejechać, ja to pokażę i efekty będą zauważalne natychmiast, bo po prostu tak samo na wodę, bo to każdą tarczę, czy do ukosowania szczególnie, bo przy ukosowaniu, jeśli tniemy pod takim kątem, ta część tarczy się szybciej zużywa od tej. I dlatego każdy, jak kupił nową maszynę, założył tarczę i przeciął kilka płytek, rewelacja, a później był efekt uciekającej płytki, ja to tak nazywam. Po prostu tarcza wypycha, bo ona się szybciej z tej strony zużyje niż z tej, no bo jest większa powierzchnia cięcia. Dlatego tam jeszcze tym bardziej trzeba częściej po prostu ostrzyć. Ja pokażę kilka nacięć. Tu może aż takiej różnicy nie zauważycie, bo ta tarcza jest jeszcze, powiedzmy, zdaje egzamin. Myślałem, że jest w gorszym stanie, ale jak ktoś ma tępą tarczę, polecam zaostrzyć, zobaczycie różnicę. To jest niebo a ziemia, po prostu, no bo tak by trzeba było za każdym razem tarczę wyrzucać. Więc bierzemy, jak na wodę, to normalnie na stół. Ja po prostu zrobię kilka nacięć, normalnych nacięć. To jest piaskowiec, więc lepiej jednak sobie okularki założę. Polecam zrobić kilka nacięć, bo ja mam dosyć ostrą tarczę, więc nie po prostu bez potrzeby nie tnę. Kilka razy, 4-5 razy naciąć i nie ma takiej opcji, żeby to po prostu nie szło lepiej. Zaraz Wam pokażę, o ile mniej
tych iskier się pojawia w porównaniu do cięcia na samym początku filmu. To widać, to są tarcze już nie nowe, no nie, to już swoje tam, ale jeszcze powiedzmy powinna służyć chwilkę. No może tak zauważalnej różnicy nie ma, ale na pewno nieporównywalnie lżej szło. No tak mówię, no ona nie, ta tarcza nie miała takiej ewidentnie już nie nadającej się do cięcia. Spróbujcie, zobaczycie i uwierzycie, że to działa. To tyle, co chciałem wam pokazać. Przekazać wiedzy i to oczywiście z doświadczenia wiem, bo to nie jest tak, że ja to dzisiaj pierwszy raz zastosowałem i jakiegoś tutaj znawcę próbuję udawać. To tyle. Trzymajcie się. Oczywiście zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Cześć.